Praga, stolica Czech, hotel Don Giovanni. To właśnie tutaj przez ostatnie dni byliśmy świadkami wielkich emocji szachowych. W ramach festiwalu rozegrano tutaj wiele różnych turniejów. Z mojej perspektywy przede wszystkim turniej Open, w którym wzięło udział ponad 250 szachistów z różnych stron świata. Mi poszło nie najlepiej, zająłem 21 miejsce, które może nie jest złym miejscem, ale nie grałem za dobrze, straciłem troszeczkę na rankingu. Zwycięzca turnieju Open kwalifikuje się do turnieju Challenger, z turnieju z wieloma silnymi arcymistrzami, ale przede wszystkim zwycięzca turnieju Challengers awansuje do najważniejszego turnieju, turnieju Masters. W turnieju Masters widzimy bardzo znane nazwiska. Zawodnicy, którzy niebawem będą grali w turnieju kandydatów, czyli zawodnicy, którzy są ścisłą czołówką światową. And the winner of the Masters tournament, having played an amazing game. Burmistrz Nowinbek, Abdul Satorov, Uzbekistan. W turnieju Masters mieliśmy także zawodnika z Polski. Był nim Mateusz Bartel, który w zeszłym roku wygrał turniej Challengers. A jak poszło Mateuszowi? Udało się złapać Mateusza, więc posłuchajcie sami. Turniej w Masters był dla mnie już właściwie od czerwca zeszłego roku, bo wtedy wygrałem turniej Challengers takim, taką wisienką troszkę na torcie, można powiedzieć, mojej szachowej kariery. Bo jest wielce prawdopodobne, że nigdy więcej w tak silnym turnieju nie zagram. Nawet turniej w Dortmundzie miał niższy średni ranking, a biorąc pod uwagę jeszcze deflację, to zdecydowanie ten turniej Masters w Pradze jest dla mnie wyjątkowo silny. Dość powiedzieć nawet, że Nodirbek Abdusatorow w trakcie tego turnieju wyskoczył na czwarte miejsce na świecie, więc tu naprawdę byli bardzo silni gracze. No i oczywiście w takich zawodach jest wiele istotnych rzeczy, żeby wypaść dobrze. Jedną z najważniejszych jest, żeby zacząć turniej na poziomie. Mi się to nie udało. Nie udało mi się to z co najmniej kilku przyczyn. Jedną z nich było to, że przyjechałem niestety na turniej troszkę chory, bo złapałem grypę od mojego synka. No i to nie pomogło. I zabrało mi trochę to, co najbardziej chciałem w tym turnieju, bo zdawałem sobie sprawę, że walczyć o wysokie lokaty będzie niezmiernie ciężko, ale chciałem mieć frajdę z rozgrywanych partii, a niestety w pierwszej części turnieju partie, które przegrałem białymi, zwłaszcza partie w pierwszej rundzie z Parhamem Maksudlu i w piątej rundzie z Nodirbkiem, późniejszym zwycięzcą turnieju, Nodirbkiem Abdusatorowem oczywiście, to były partie żałosne na poziomie kawiarnianym, które nie powinny się przytrafić na 50. szachownicy w Openie, a co mówić o turnieju Masters. To były partie bardzo, bardzo, bardzo słabe i to mnie strasznie rozczarowało, że po prostu oddałem te punkty za darmo. Jeśli chodzi o wszystkie pozostałe partie, to były ok. W tych pozostałych partiach zrobiłem 50% punktów. No żal oczywiście partii z Vanem Nguyenem w rundzie numer 3, bo oczywiście to jest mój kolega, ja go lubię i fajnie, że go wskrzesiłem, bo on miał 0 z 2 i ze mną wygrał. Natomiast ja miałem tam pozycję lepszą, dużo lepszy czas. No i utrzymując teorię gdybania, gdybym tamtą partię wygrał, miałbym 50%, życie mogłoby być zupełnie inne. Z tym, że trzeba też pamiętać, że po starcie 1 z 5 był dzień wolny. No i przez ten dzień wolny zawodnicy, z którymi jeszcze przyszło mi grać, mieli w głowie to, że grają z kompletnym frajerem. Także oni już chcieli wygrywać ze mną za wszelką cenę.
A z odpowiednim nastawieniem, a ja takie miałem, bo nie miałem nic do stracenia, to, że miałem 1 z 5 czy 0 z 5, gdybym miał, to też bym tak samo podchodził do partii, no to mi ułatwiało zadanie i Gukesz przegrał ze mną sam, o krok od tego był dzisiaj Vincent Kamer, bo też chciał przegrać, Pragnananda też strasznie ryzykował, więc gdybym był w troszkę lepszej dyspozycji, no to właściwie z tych ostatnich 4 partii mogłem ugrać i ze 3,5 punktu, bo przeciwnicy strasznie ryzykowali. Natomiast no jakby nie przez przypadek miałem 1 z 5, to się nie wzięło znikąd, bardzo słabo tutaj liczyłem warianty, a ci zawodnicy liczyli no, lepiej niż ja, czasami tak z 10 razy lepiej, ale na całe szczęście zdarzały im się też podstawki. No i tyle, no i myślę, że ten wynik 3,5 z 9 no to nie jest coś, co sobie mogę wstawić do szachowego CV, że podbiłem świat. Ale mam taką małą satysfakcję, że po starcie 1 z 5, kiedy myślę wszyscy postawili na mnie krzyżyk, ja w sumie na sobie też, udało mi się w tej drugiej części turnieju wyjść na 2,5 z 4, czyli tą drugą część turnieju na plusie, że czarnymi nie przegrałem partii. Są takie małe rzeczy, z których można się cieszyć, aczkolwiek no wiadomo, niewiele turniejów ze średnim 2700 plus zagrałem. I fajnie by było choć w jednym nie skończyć na minusie, to się nie udało, no i mogę nie mieć szansy, żeby to powtórzyć, ale niektórzy mówią, że mogę być jak kocz, no i to się tego będę trzymał, że jeszcze wszystko przede mną. Tutaj zdania są oczywiście różne, może być zupełnie inaczej, może to już łabędzi śpiew, tego nie wiem, ale fajnie było tu być, fajnie było grać z zawodnikami, którzy za chwilę mogą walczyć o światową koronę. 3 zawodników, którzy tutaj grali, będą grali w turnieju kandydatów. Akurat z nimi nie przegrałem, więc wiadomo, że już najbardziej Gukeszowi będę kibicował, żeby tam tych kandydatów wygrywał. Fajne doświadczenie, fajnie by było tu jeszcze kiedyś wrócić, czy to w charakterze turnieju Challenger, czy jakiegoś innego, bo jest to fajny turniej, a może jeszcze kiedyś Masters, jak za 10 lat wygram Challengers, kto to wie. Ja mam na pewno stąd fajne wspomnienia i mogło być lepiej, ale też katastrofy nie ma.